Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałem bardzo podziękować Fototeksowi za tego ślicznego fanarta. No dobra, a teraz jedziemy z odcinkiem. Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i wow, po prostu będę zaczynał każdy odcinek w tym przejściu, bo jest takie fajne i takie epickie. Tak mi się fajnie tędy chodzi. Dobra, i dzisiaj są, uwaga, uwaga, na początek filmu zmiany, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Więc, po pierwsze, to pewnie już zauważyliście, że tutaj mamy coś takiego. To są windy, które prowadzą nas na powierzchnię, bo mi bardzo brakowało sposobu, żeby iść z tego miejsca na górę i z góry tutaj, bo często właśnie chciałem się przemieścić bezpośrednio do tego miejsca, a po prostu nie miałem na to sposobu, musiałem lecieć schodami tam w górę daleko, więc na streamie sobie fajnie to ogarnęliśmy. Na streamie ogarnęliśmy też parę innych rzeczy, ale to wam opowiem za chwilę. Więc tutaj mamy, zobaczcie, mamy naszego villagera, którego wyleczyliśmy. Jak się od was dowiedziałem, dziękuję ci Steamorz za komentarz. On jest głupcem. I to dosłownie, ponieważ nie może przyjąć pracy. Więc to jest lipa, ale przez to, że oni są razem, to chyba, nie jestem pewien, kiedy villagerzy są razem i do siebie gadają, to częściej odnawiają swoje trady. Ja się trochę tradowałem już z tym farmerem, bo on się wymienia za zboże, więc przynosi nam zboże i wymienia się za zboże. I szczerze to jest dla mnie dobry interes, bo ja zarabiam z tego emeraldy. Więc w sumie tak się zastanawiam, możemy mu zostawić kolegę w środku, nie? Wiadomo, że on nie będzie farmerem, nie będzie zbierał, no ale niech będzie sobie w środku już. A, tylko chwilę, mam nadzieję, że on nie kradnie tego zboża. Zaraz, idę zobaczyć, czy są zbiory. O-o. O-o. On kradnie zboże. A, okej, dobra. Panie głupsze, jednak pana chyba stąd wykolegujemy, bo pan widzę, że jest bardzo głodny. Dobra, to ja go za chwilę stąd wykoleguję, ale to jest jedna rzecz, a poza tym muszę wam pokazać jeszcze masę innych rzeczy. Tutaj jest nasz ziomek z mendingiem, ale tak jak mówię, na razie nie chcę od niego kupować, ale sobie go tutaj przemieściłem na dół. Myślę, że będziemy mogli dla niego zrobić jakiś pokoik albo domek albo coś takiego, coś w tym rodzaju, żeby po prostu mógł sobie mieszkać, a nie tak, że jest zamknięty cały czas. Chociaż pewnie i tak będziemy go tam trzymali w zamknięciu. Jeżeli chodzi o zbieranie materiałów, to też trochę tego probiłem. Mamy masę węgla i myślę, że sobie to wykupimy z fortunką na jakimś streamie, bo nie chcę was zanudzać na odcinku. I jak widzicie, tutaj mi się też przepala sandstone i mamy go już tyle przepalonego sandstone'a. Naprawdę masę. Dopełnię tego shulkerboxa i myślę, że to będzie na razie na tyle. I wtedy myślę, że będziemy mogli powoli przybliżać się do tego, żeby brać ją w końcu za ten netherowy hub. A teraz bardzo wiele zmian. Po pierwsze, zamknięte okno, to zaraz się dowiecie, o co chodzi. Boom. Patrzcie na to. Pamiętacie te wszystkie górki, które tutaj były? Takie nierówności wszystkie? Nie ma ich. Gone. Absolutely gone. Nie ma żadnych nierówności. Na streamie także dostałem pierwszego swojego, no dobra, nie pierwszego, drugiego donate'a w życiu od Fototeksa 5 zł, więc bardzo mu dziękuję za to, bo w sumie to się zupełnie nie spodziewałem, że ktokolwiek będzie chciał użyć tej funkcji. No ale dobra, jest pierwszy donate tej serii i z tym coś będziemy robili związanego tam. Dlatego tutaj przygotowałem taką wielką, wielką, wielką powierzchnię ładnie spłaszczonej trawy. Jak widzicie, też tutaj wszystko pooświetlałem. Nie wiem, ile tutaj węgla poszło, to jest też masakryczna ilość. No, więc to mamy tutaj. Jest jeszcze parę innych spraw. Myślę, że musimy też porobić parę ścieżek w tym odcinku, to też będzie potrzebne. A tutaj są te windy, więc mamy windę w dół i mamy windę w górę. Soul Sand i Magma Block. No i spoczko. No, i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten szpital zombie, kiedy to się wysuwa w górę, to... O kurczę. Kiedy to się wysuwa w górę, tak jak mówiłem, to wygląda tak. I nie ma tutaj, jakby będzie jakiś mały baby zombie, to może nawet wbić i zabić naszego villagera. Więc ja, mistrz Redstone'a, nie, dobra, żartuję, to był sarkazm, okej? Okay? Ja, noob Redstone'a, zrobiłem gigantyczny projekt mechanizmu, ale jednak działającego, który będzie nam ładnie zasuwał tutaj blokiem i tutaj będzie szkło, więc będziemy mogli nadal widzieć naszego villagera, czy został wyleczony, ale nic nie będzie mu mogło wbić do środka. Ale ogarnąłem, że tutaj mam trochę za mało miejsca na to, żeby to zrobić, nie mówiąc o tym, że przez to, że przesunąłem granicę tych pochodni, miejsce, gdzie mam oświetlone, to moby mi się tutaj po prostu nie respią tak blisko, więc ci zombie villagerzy nie będą tak mogli łatwo wejść do tego szpitala. Trzeba się będzie trochę namęczyć, więc postanowiłem, że przesunę go jednak na tą granicę pochodni i tutaj sobie przygotowałem bardzo dużo miejsca. Tyle właśnie miejsca będzie potrzeba na ten mechanizm i to także będziemy dzisiaj prawdopodobnie robili, ale na razie chciałbym się skupić na tym, co będziemy robili tutaj. A co będziemy robili, to się dowiecie za chwilę po timelapsie. A teraz dla was niespodzianeczka. Uwaga, uwaga, uwaga. Mała podpowiedź. Boom. A?
co to jest? Dobra, pewnie wiecie, że to jest Optifine. Mam Optifine'a, dlatego mam masę różnych opcji i przez to też mam przybliżenie. Ale wziąłem to dlatego, że wraz z Optifine'em ściągnąłem jeszcze inną modyfikację, która myślę, że się wam spodoba. A więc, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania pełnego, profesjonalnego timelapse'a. No więc tak by się to prezentowało i teraz ciekawe, czy ktoś z was zgadł, co to jest. Pewnie tak, teraz już na pewno wiecie. To jest donate'owy zagajnik. Ta-da! Donate'owy zagajnik. Dobra, więc wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś mi zdonatuje, to dostaję tutaj drzewko. Jak widzicie, jest tutaj drzewko Fototeksa, jest kwota, którą mi dał i jest data. Jest tutaj 64 miejsca i teraz uwaga, uwaga. Nie zrozumcie mnie źle. Proszę teraz o uwagę. Nie chcę, żebyście mi donatowali po to, żeby dostać tutaj drzewko. Nie chcę w ogóle, żebyście mi donatowali. Ale jeżeli komuś bardzo zbywają pieniądze i bardzo docenia moją pracę i chciałby mi zapłacić kiedyś, no to wtedy po prostu, aby jakby mu podziękować w roli podziękowania, będzie dostawał drzewko w tym lesie. W tym lesie. Zagajniku. Po prostu jako forma mojego podziękowania. Bo tak Fototeks mi zapłacił, ja zupełnie nie byłem gotowy na to, że coś mi zapłaci. Tak głupio mi było jakoś nie dawać niczego w zamian. Oczywiście podziękowałem mu na streamie ładnie i tak dalej, no ale chciałem jakoś tak go uhonorować. Więc jest tutaj drzewko. Zastanawiam się, czy jakoś czegoś nie zrobić tak dodatkowego, żeby było, że to jest takie pierwsze wow i w ogóle fajnie. A i pewnie ktoś z was się zastanawia. Chwila, to są inne brzozy, czy one nie wyrosną się? To nie, dlatego, że jest taki fajny trik, że na górze możecie położyć stringa, w sensie nić po prostu. Tą jak używacie tripwire do redstone'a czy coś po prostu, nie? No i jak to położycie, to jest to praktycznie niewidoczne z daleka. Ja tego nie widzę, jeżeli wy widzicie to wow. No, ja tego nie widzę i wtedy po prostu to nie ma szansy wyrosnąć. Ja położyłem nić nad tymi wszystkimi drzewkami i tutaj nie powinny wyrosnąć. Miejsca są 64 i uwaga, teraz znowu będzie szczery moment. Myślę tak serio, zupełnie szczerze, że nigdy nie zapełnimy całego tego lasu, ale niech sobie będzie. Jest jakimś fajnym takim elementem tutaj dodatkowym, całkiem fajnie mi wyszedł ten płot. Strasznie długo się męczyłem nad tym designem i w końcu ten mi się bardzo podoba. Muszę przyznać. To jest to ciemne drewno w ogóle. Ono jest tym zrobionym od jakby trzech stron. Ze wszystkich stron jest zasłonięte tym takim tym. Ogolone drewno tego najciemniejszego drewna. To Dark Oak Wood, którego używaliśmy także w dachu, tylko w formie desek. No dobra, dzień się kończy. Ja tutaj mam swoje kochane różowe łóżeczko. Uznałem, że to będzie moje łóżko robocze do wszystkiego, bo to po prostu chcę upamiętnić ten moment, że skopałem sprawę i nie wziąłem łóżka wtedy z wioski i musiałem skraftować różowe łóżko. Więc teraz będę zawsze używał różowego łóżka, jak będę miał jakieś swoje budowle. Jak je stracę, to będę płakał. Ale mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Dobra, więc ja się zbieram, bo tutaj przygotowałem masę materiałów, których w większości w sumie nawet nie wykorzystałem. Więc ja się będę zbierał stąd, wszystko to ładnie pozbieram. I będziemy się brali prawdopodobnie za budowę tego szpitala, ale zanim to zrobimy, w sensie szpitala, szpital już jest, tylko ulepszono jego wersji, nie? No, ale zanim to zrobimy, chciałbym wam jeszcze pokazać z tyłu, ponieważ na streamie ogarnęliśmy także tutaj ogródek z tyłu mojego domu, ale jest on jeszcze bardzo, bardzo, bardzo nieskończony. Podoba mi się fontanna, to przyznaję, fontanna mi się podoba, ale reszta nie bardzo, w sensie nie podoba mi się ten schemat kolorów, te kolory po prostu nie idą jakby w parze z tym takim, z tą taką jasną zielenią, nie podoba mi się, że jest tyle kwiatków w jednym miejscu, więc trochę tutaj będę musiał pokombinować jeszcze, żeby to wszystko naprawić, ale fontanna bardzo mi się podoba, taką fontannę ogarnęliśmy na streamie razem z moimi widzami, więc bardzo fajna. I przez to jest też to zabudowane okno, bo tego wam w końcu nie powiedziałem, po prostu chciałem mieć łatwy sposób do tego, żeby wracać do mojego domu, wychodzić tutaj i wchodzić z powrotem. I z tego powodu, że mamy ten ogród teraz i często właśnie na przykład wychodzę na tą stronę świata, na przykład kiedy chcę pozbierać drzewa albo coś, to myślę sobie, że może moglibyśmy tutaj zrobić jakieś drugie wyjście do ogrodu. Nawet nie musiałoby być duże, mogłoby być małe, nawet nie takie dwudrzwiowe, tylko jednodrzwiowe, ale po prostu jakieś wyjście do ogrodu z tyłu domu, żeby było. No, a zabudowałem to koblem dlatego, żeby mi po prostu potwory tutaj nie właziły, kiedy ja robię inne rzeczy. To jakieś materiały zostawiłem w tej skrzyni. W ogóle pierwszy raz chyba w życiu użyłem tej skrzyni, nie?
Bo na początku, jak tutaj miałem dom, to był mój podstawowy magazyn, tutaj było kilka tych skrzynek, a tak poza tym to ja tutaj nic nie robiłem, była pusta cały czas. I te piecyki też, patrzcie, to jest węgiel, a ja tego nie używam. A, trochę już zabrałem, dobra, nieważne. W każdym razie, bierzemy się za przenoszenie naszego szpitala i mechanizmy ulepszą i pokażę wam, jaki jest epicki mechanizm, bo ogarniałem naprawdę mega fajny mechanizm. Znaczy, ja jestem siebie bardzo dumny, nie w takim sensie, nie w takim kluczu, że mój mechanizm jest niesamowity, bo nie jest, mój mechanizm jest słaby, bo ja już Redstone'a nie pamiętam, ale po prostu jak na mnie, jak na moją miarę, to mi się bardzo podoba, więc zobaczycie, kiedy ja już go zbuduję. I jako, że w sumie mamy tego replay moda, to czemu by nie? Jedziemy z następnym timelapsem. Let's go! To co widzieliście na timelapsie, to była tylko część mojej pracy, bo ja to na swoim świecie testowym musiałem wszystko jeszcze zaprojektować, cały ten redstone na dole. I ja szczerze wam powiem, że ja już dużo z redstone zapomniałem, po prostu masę z redstone zapomniałem i to było dla mnie mega ciężkie, żeby to zaprojektować. Gdzie ja to miałem wejść? O, dobra, tutaj jest. Więc wam pokażę, jak to się prezentuje tutaj. W środku mamy taki redstone i ogólnie tam, gdzie się dało, jak widzicie, stawiałem półpłytki zamiast pełnych bloków, bo ogarnąłem, że to bardzo pomaga w poruszaniu się. Patrzcie, na przykład tutaj nie mogę wejść, ale jak kliknę shifta, to mogę teraz się zmieścić tutaj. I tak samo w drugą stronę, jeżeli kliknę shifta i podskoczę, mogę przez to przejść, więc półpłytki bardzo pomagają. I tam, gdzie się da, wszędzie, gdzie można, to je stawiałem. I a propos jeszcze tego projektowania, to matko, zajęło mi to tyle czasu, bo ja tyle z redstone'a zapomniałem. Och, tragedia. Zajęło mi naprawdę kupę godzin, nie wiem, chyba z 6 godzin łącznie, żeby to wszystko zaprojektować, mimo że to jest taki prosty extender. A teraz pokażę wam w końcu, jak to działa, bo pewnie na to wszyscy czekacie, nie? Dobra, więc to jakoś było tak mniej więcej. Dobra, więc teraz patrzcie, jako że mamy teraz taką płytkę, bo chyba wcześniej była inna, chociaż może nie, może też była żelazna, to kiedy sobie tutaj jakiś przedmiot rzucę, co my mamy, niech będzie pochodnia. Bum. O nie. Dostałem efekt, zmarnowałem. No ale dobra, patrzcie, zamyka się, mamy ślicznie szybki, śliczny jest kwadracik, bardzo mi się podoba ten design, że tak to wygląda. No i póki on jest leczony, to sobie tam będzie leczony, a teraz kiedy kliknę dźwignię, to bum, wszystko się ślicznie cofa. Jest to całkiem szybkie, muszę przyznać. Więc jestem bardzo dumny z tego mechanizmu, pewnie jeden z moich najlepszych w życiu, bo tak skomplikowanego czegoś nigdy nie robiłem. No, i tutaj mieliśmy guzik, który teoretycznie powinien rzucać tą podką na weakness. Ale z tego co widziałem, to aktywowało też ten dispenser, bo on jest chyba pod tym blokiem, więc to będę musiał przestawić i będę musiał go też zrefilować kolejnymi potkami. No ale w tym odcinku myślę, że timelapse już na razie wystarczy i pokażę wam jeszcze parę innych rzeczy, bo jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą pokazywałem już na streamie. Jak ktoś był na streamie, to wie, o co chodzi. Tak, tutaj zostawiam materiały. Dobra, to zostawiam na razie. O nie, dzień się kończy. Dobra, to może postaram się wam szybko pokazać. Tą wioskę w ogóle też będziemy musieli coś z nią zrobić, bo mi jest tak szkoda, że ją zniszczyłem, że tutaj po prostu ich wszystkich wybili. Więc ja myślę, że ja oświetlę ten cały teren tutaj dookoła zielony, gdzie tylko widać trawę. To będzie masa roboty, ale jednak postaram się to oświetlić. I myślę, że możemy zrobić tutaj jakieś ogrodzenie i postaramy się zrepopulować tą wioskę, nie niszcząc tych domków, które tutaj są. A, co wam chciałem pokazać? Otóż gdy pójdziemy sobie tutaj, uwaga, uwaga, moi drodzy, w końcu znalazłem villagera, który wygrał mi raida. Patrzcie, gdzie on był. Wlazł do tej jaskini przez tą jedną kratkę, bo tutaj nie ma więcej wejść. Ta jaskinia się tam później kończy chyba. Jedna kratka była. On wszedł przez tą jedną kratkę i dlatego go nie widzieli. Patrzcie, to jest villager, który sprawił, że wygrałem raida. Tam nie wiem, w którym odcinku, czwartym czy coś. Dziękuję ci bardzo, panie villagerze. Ja go tutaj na razie zamurowałem, bo nie chcę, żeby cokolwiek mu się stało, ale w którymś z odcinków my tutaj przyjdziemy po niego i go stąd wyciągniemy, zrobimy mu jakieś specjalne miejsce w naszym domku, żeby był uhonorowany prawidłowo, bo naprawdę on mi zdobył to osiągnięcie. To absolutnie nie była moja zasługa, ja totalnie skopałem i pozwoliłem wszystkich zabić w tej wiosce. I też specjalnie dla niego nie chciałbym jakby tej wioski tutaj jakby zostawiać tak pustej, więc myślę, może jest taki mój plan, że wezmę tego ziomka, wezmę jakiegoś jeszcze jednego villagera, którego uleczę w szpitalu i postaram się zrepopulować tą wioskę tylko nimi dwoma, ale to bym musiał tutaj najpierw zrobić masę roboty, jakiegoś obudowywania i ogradzania, żeby to jakoś wyglądało. No dobra, i jeszcze jest ta kwestia Nether Huba. O, ślicznie się nam domek wczytuje w oddali. O, bardzo lubię, jak on wygląda, a jeszcze bardziej lubię te lawowe przejście. No, więc też jest kolejna kwestia tego, że poza
portalem w Netheru do różnych miejsc na świecie. Możemy też tutaj zbudować jakąś strukturę, która będzie łączyła te wszystkie rzeczy. I w ogóle moim planem jest też to, żeby te windy przenieść jakby w tą stronę. W sensie nie tyle co przenieść, tylko jakby zrobić też drugie jakby na drugim końcu tego pokoju. Więc będzie taka dziwna struktura o dziwnym kształcie. I nie wiem właściwie, co ja tutaj będę chciał zrobić. Nie będę chciał chyba, żeby to było jakieś duże, żeby mi widoku z domku nie zasłaniało. Ale chciałbym tutaj zrobić jakiś łuk albo coś w ten deseń, żeby też było tutaj ładnie. Więc pomysłów mam masę na ten świat. I przez to, że też zrobiłem ten donate'owy las, mam nadzieję, że będę miał motywację do tego, żeby nadal streamować. Więc nie zamierzam się stąd ruszać nigdzie. Dobra, a w ogóle, nie powiedziałem wam, ale też zastąpiłem normalny kwarc tym gładkim kwarcem, który trzeba przepalić w piecyku. Wydaje mi się, że to po prostu lepiej wygląda. W tym odcinku chciałem też porobić ścieżki, bo teraz potrzebujemy bardzo dużo ścieżek. Myślę, że moglibyśmy porobić ścieżki na przykład tędy i tam, prowadzącą do tego, może nawet do tego szpitala villagerowego. Tutaj będę musiał coś pokombinować z tą strukturą, to jeszcze nie wiem. No i chciałem też mieć ścieżkę, która by prowadziła do naszego ogrodu tutaj z tyłu domu, jakoś tędy idąca dotąd, nie? Nie wiem, jak to zrobić wszystko i ogarnąć, ale to pole krówkowe myślę, że też będziemy musieli coś wymyślić tutaj, bo jest takie trochę na środku teraz i przeszkadza mi w sumie w robieniu innych rzeczy. Więc zastanawiam się, czy moglibyśmy na przykład nie zrobić kilku takich jakby stajni czy czegoś. Nie stajni, złe słowo. Jak to się nazywa? Taki po prostu jakby zagród konkretnych budynków z drewna albo coś takiego dla konkretnych zwierzaczków. Będzie na przykład dla krówek, dla świnek, dla owiec. Żebyśmy po prostu je wszystkie mieli, gdybyśmy kiedyś potrzebowali. I nie mam pojęcia, gdzie bym chciał to zrobić. Pewnie właśnie gdzieś tutaj, gdzie są te krówki, żeby jakby ta kraina tutaj się ładnie nam formowała. No ale to są wszystko pomysły na przyszłość. W sumie jak tak się zastanawiam, przez te wszystkie timelapsy ten odcinek może być trochę krótki, więc pomyślałem, że zrobię jeszcze jedną rzecz w tym odcinku i to będzie dokończenie tego ogrodu, bo tak naprawdę chyba już tutaj nie ma dużo pracy. Zostało parę rzeczy wykończeniowych, trzeba zastąpić te kwiatki, różne roślinki czymś innym, ale myślę, że poza tym to by było na tyle. Więc bierzemy się za kolejnego, już w tym odcinku, ostatniego obiecuję, timelapsa, ale po prostu bardzo mi się spodobał ten mod. Przepraszam was. Dobra, lecimy. O matko, ten program jest super, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że będę go używał coraz częściej, bo jest epicki, w sensie nie będzie tyle timelapsów w każdym odcinku, tylko po prostu może będę robił jakieś dłuższe timelapsy, a wam będę to skracał do 30 sekund albo coś takiego, żebyście po prostu widzieli, jak wielkie budowle powstają na waszych oczach. No dobra, ale w każdym razie, tak by się prezentował nasz ogródek. Myślę, że możemy tutaj dodać jeszcze jakieś drzewka. Nie dodałem też tych guzików stone'owych, które mamy tam wcześniej w ścieżce, które służą nam za kamienie i dekoracje. I właśnie czekałem na noc, żeby zobaczyć, czy to jest wszystko dobrze oświetlone. Bo jakby mi się jakieś diabongi rozpiły w ogrodzie, to masakra by była. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Więc ja tutaj zaraz prześwietlę wszystko na F3, czy wszystko jest tutaj, wszędzie dobrze jest światło. No i zaraz będziemy pewnie kończyli odcinek, bo trochę już trwa. Oho! Tu jest blok, na którym się może respić diabongostwo. Co my z tym zrobimy? O! Sejrzałem do ekwipunku i akurat mamy jedno. Wiecie co? Po prostu tak zrobię. Dlaczego by nie? Możemy jakoś bardziej finezyjnie ten płotek. O, super, dobra. Już to nie powinno być diabongostwa. Dobra, sprawdzam dalej. Dobra, wszystko zostało prześwietlone, więc nie powinny się tutaj respić żadne diabongi, ale trzeba uważać, jak przestawiamy nasze światła, bo jak coś przestawia źle, to w paru miejscach był minimalny poziom światła, pewnie na przykład tutaj, nie? To jest mało światła, więc trzeba będzie uważać, żeby żadne diabongi nie mogły nam się respić. Dobra, to zostały i materiały. Ja tak jak mówiłem, jeszcze dodam pewnie parę rzeczy, ale na razie chciałbym się wystrzelić z naszej elytry, która jest dokładnie pod tym miejscem. Tutaj musiałem murować koblem w niektórych miejscach, bo po prostu bym się przekopał na dół. No, więc wystrzelę się na elytrze i zobaczymy, jak to wygląda z góry. W sumie trochę widzieliśmy na timelapsie, nie? To też prawda. Dobra, bierzemy naszą elytrę, zakładamy i teraz sprawdźmy, czy to nadal działa. O tak! Nadal działa. O tak, nie widać moich krów, ale to nie ma znaczenia. Wow, to też wygląda fajnie z góry. Wow, dobra, chwila. O, fajerwerek potrzebuję. Potrzebuję jeszcze w tym pokoju mieć skrzynkę na fajerwerki, ale wow, to wygląda fajnie. To wygląda fajnie, dobra, lecimy zobaczyć to z góry. O, już nie zobaczymy tego z góry. No cóż, dobra, to ja w takim razie wracam. No, więc tak jak mówiłem, te guziczki, które są tutaj, też tam dodam. No i ale tak naprawdę w tym odcinku to by było na tyle.
Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że podobały Wam się timelapse. Możecie napisać, czy trwały one za długo, czy za krótko, jak uważacie, bo ja w sumie nie wiem, ile powinny trwać timelapse, a chcę, żeby one nie zajmowały zbyt dużo filmu, żeby Wam się miło to wszystko oglądało, ale może Wam się podobają, nie wiem. Więc napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie, a na razie się z Wami żegnam, widzę się z Wami w następnym odcinku i hejeczka!